Witajcie. Python dostarcza nam kolekcje, czyli takie kontenery na pewne elementy, które chcemy przechowywać. W tym odcinku omówię krotkę i listę. Zapraszam. Na początku naszego pliku źródłowego umieściłem link, pod którym znajdziecie dokumentację wszystkich zbiorów, które omówię. A omówię dzisiaj tuple, krotkę i listę. Krotka to taki zbiór, który przypomina tablicę z innych języków, tyle tylko, że krotki nie możemy zmieniać. ściślej tych elementów, które do krotki należą, nie możemy zmodyfikować. Przypomina to trochę te niemutowalne obiekty klas niemutowalnych. W tej linijce macie. Pierwsze, takie utworzenie krotki. Od razu jest to takie przypisanie, utworzenie, definicja od razu, gdzie właśnie w nawiasach zwykłych to istotne, to właśnie te zwykłe nawiasy mówią, że będzie to krotka. Wymieniamy po przecinku elementy, które chcemy, by w takiej krotce się znalazły. Zauważcie, nie muszą być tego samego typu. Nie muszę deklarować tego jakoś specjalnie, co tam będzie w tej krotce albo ile tego będzie. Po prostu definiuję i to już jest do końca. Takie właśnie niezmienne. Gdybym próbował to zmienić, to kompilator czy interpreter w zasadzie wyrzuci błąd. Zatem tutaj mamy definicję kroteczki. Tu wyświetlamy sobie element pierwszy. Uwaga, zero użycie jest bardzo podobne, w zasadzie takie same jak w tablicach np. PHPa albo C. W nawiasach kwadratowych podajemy indeks elementu kro krotki. Indeksy są liczbami od zera. Zatem pierwszy element ma indeks 0, drugi ma indeks 1 i tak dalej. Zatem mamy trzy elementy o indeksach 0, 1, 2 i tu odwołuje się do pierwszego elementu. Zerowego w sensie indeksu, pierwszego w sensie takim naturalnego porządku. Zatem wyświetlę sobie pierwszy element, drugi element, potem typ całej krotki i typ trzeciego elementu. Zatem przyjrzyjmy się, to jest ota linijka. V pierwszy element, 5 drugi element typ całej krotki no to jest właśnie te tuple czyli krotka i typ ostatniego elementu czyli napis bo jest to napis string. A w tej linijce o tutaj mamy w komentarzu przykład który nie zadziała do krotki pierwszego jej elementu przypisać chce nową wartość zamiast V chcę wpisać 6 nie zadziała. Sprawdźcie sami. Nie będzie wolno tego zrobić. Tutaj mamy inną krotkę linijkę niżej, którą definiuję za pomocą takiej funkcji range. Przy okazji można od razu sobie zapamiętać. Funkcja range generuje zbiór w podanym zakresie od 0 do 100, ale uwaga, bez 100, z tym, że jeszcze jest taki trzeci parametr opcjonalny, to jest taki stepping, taki krok. O ile mam się przesuwać zaczynając od zera? W praktyce będzie to zbiór 0,5, 10 i tak dalej. O, możemy to tutaj zobaczyć, w tej linijce. 0,5, 10 i tak dalej, ale bez setki. Setka się na to nie łapie, ponieważ zasięg jest do 100 bez 100, czyli do 99. I tutaj używamy jawnie słowa tuple, czyli nie podajemy. Takiej, nie ma tu takiej notacji samych nawiasów, tylko jest jawnie nazwana ta klasa. Można powiedzieć, że użyliśmy tutaj jawnie konstruktora. No i tutaj wyświetlamy sobie tą m, krotkę i jeszcze typ na wszelki wypadek. Co mamy dokładnie? O, tutaj jest ten typ. Widzimy, że dalej jest to krotka. E, mimo, że różnią się te m, utworzone krotki sposobem ich utworzenia, to jednak oba typy są dokładnie takie same. No i została nam lista. Lista jest to taka krotka, którą możemy zmieniać. Popatrzcie, definicja jest bardzo podobna. Tyle tylko, że pojawiają się nawiasy kwadratowe zamiast zwykłych. Wnętrze listy może być ponownie różne, to znaczy każdy element listy może być innego typu. No i skoro możemy modyfikować, no to znaczy, że będziemy mogli na przykład zmienić istniejące elementy. O tu macie dowód. Używam listy. Od elementu 0, czyli pierwszego tej jedynki, wyświetlam sobie, i to mamy tu w tym miejscu. Następnie przypisuję do tego elementu zupełnie nową wartość, jakieś tam słowo i wyświetlam jeszcze raz to słowo i widzimy, że nastąpiła zmiana. Zatem już ten element, który wkrotce nie występuje, tutaj jak najbardziej jest możliwy. Zamiana wartości. A tutaj jeszcze wyświetlimy sobie całą listę. I jej typ mamy to o dokładnie tutaj widzimy też że lista się wyświetla już właśnie w nawiasach kwadratowych co oznacza że jest listą właśnie. No i klasa to jest już lista a nie te tuple. Przejdźmy do drugiego przykładu. No i tak mamy w tej linijce listę numer 2 którą tworzymy jako listę pustą między nawiasami kwadratowymi nie ma żadnego elementu ale za chwileczkę dodamy coś do tej listy. Wykorzystamy tutaj metodę append która działa właśnie na liście. I w, argumencie, w nawiasie mamy jeden argument, jakąś tam liczbę. Potem jeszcze dwukrotnie dodajemy dwie liczby. W efekcie powinniśmy mieć mm, trzy liczby w tej liście, przy czym up end oznacza, że dodajemy to do końca listy, czyli tak jakbyśmy doklejali na koniec. Tutaj wyświetlona lista numer 2 daje nam o dokładnie tę zawartość. Popatrzcie, 123, 1 i 10. Następnie, Mamy takie dwie funkcje max i min. Wyświetlam sobie dwa takie elementy z listy, które są w tym wypadku. Jeden jest największy, drugi jest najmniejszy. Przy okazji łatwo zapamiętać funkcję 123 i 1. A tutaj bardzo ciekawe użycie, na przykład w C takiego czegoś nie spotkacie, w każdym razie nie w zwykłej tablicy, gdzie mamy taki indeks od do. I znowu trzeba pamiętać, że te zasięgi w pytonie to są od do, ale bez do. <laughs> Czyli mamy tutaj od 1 do 2 tak naprawdę, bez trójki. I co to oznacza? To znaczy, że biorę sobie z listy, fragment tej listy, elementy ściśle od indeksu 1 do 2, ale bez tej trójki. Zatem co wyświetli się tutaj? Wyświetli się jedynka i dziesiątka, bo jedynka ma indeks 1, a dziesiątka ma indeks 2. Zatem wyświetlam fragment całej listy. A tutaj mamy polecenie insert, które też dodaje do listy, ale nie na końcu, tylko w miejsce podanego jako argument indeksu. Tutaj wstawiam sobie 100 na pierwszej pozycji, zatem będę miał 100, 123, 1 i 10. Ale zanim wyświetlę to w takiej właśnie kolejności, to odpalam taką metodę reverse, która zamienia porządek w liście od tyłu do przodu. I dopiero wtedy wyświetlę sobie listę i zobaczcie, mamy wszystko od tyłu, jakby. Bo mieliśmy 100 na pierwszym miejscu i potem było 12310, a tutaj rewers wszystko pozamieniał Lista jest uporządkowana w odwrotny sposób. To jest ta linijka. A tu wyświetliśmy. Co jeszcze mamy? Mamy jeszcze taką metodę pop. Pop domyślamy się z innych języków jeśli mieliśmy wcześniej do czynienia z tego typu kontenerami i kolekcjami, że pop zabiera element ostatni, wyrzuca go z całej listy i rzeczywiście tak jest. Jeżeli odpalę tutaj pop, to zniknie z mojej listy setka i kiedy już wyświetlę, to tej setki nie będzie. O tu jest skutek operacji pop, nie ma tej setki. Została zabrana. Dalej mamy takie polecenie del, skrót od delete to deal by było i to polecenie będzie kasowało nie tylko z listy, ono jest bardziej uniwersalne, ono ogólnie z kolekcji może usunąć, o ile to nie jest krotka, jakiś element i popatrzcie, że tu jest argument, a konkretniej podaje po prostu drugi element, czyli z indeksem 1 naszej listy jako ten, który ma zostać wywalony z pamięci i co się dzieje? Jest, udało się, mamy dalej listę 2, ale już bez tego środkowego elementu, konkretnie bez jedynki. Uwaga, to nie jest, że usuń 1, tylko usuń indeks pierwszy, to akurat taka wyszła dwuznaczność, może tutaj zróbmy, usuń element zerowy i jeszcze raz to uruchomimy. I zobaczcie o widzicie dziesiątka zniknęła jedynka teraz została. Zatem widzimy że to nie była wartość usuń jedynkę tylko usuń indeks No to przy okazji będzie jasne bardziej no i tutaj mamy jeszcze wyczyszczenie całej listy to jest metoda clear która zostawia listę na nowo pustą. I jeszcze na koniec co do listy jedna uwaga. Lista będzie się zresztą przewijała gdzieś później w różnych programach, także jeśli jeszcze coś tam ciekawego będzie potrzebne, to się pojawi. Natomiast zwróćcie uwagę na ostatnią linijkę, która jest komentarzem. Mamy obecnie listę 2, która jest pusta, i tu spróbuję wpisać coś jakby do y, zerowego elementu, czyli jakby coś dodać, ale nie metodą append czy insert. Co się stanie, kiedy usuniemy komentarz z tego polecenia i spróbujemy to uruchomić? Otóż interpreter mówi, że. Użyliśmy indeksu, który jest poza zakresem w ogóle tej listy. No tak, bo obecnie lista jest pusta. Zatem nie ma żadnego elementu o indeksie 0, więc nie mogę się do tej referencji do tego elementu odwołać, żeby tam coś wpisać nowego, bo czegoś takiego nie ma. Zatem żeby móc coś dodać, to mogę oczywiście odpalić lista 2. Insert na przykład na pozycji 0 dodać sobie tutaj 1. No i to już zadziała. Teraz będę mógł wyświetlić jeszcze raz moją listę i rzeczywiście jak już to wyświetlę, to będzie na liście jedynka. Zatem widzimy, że te wykorzystanie tej numeracji z indeksem ma sens w przypadku gdy chcemy wartość jakąś zastąpić w liście, ale ona już tam jakaś jest. Natomiast dodawanie, odejmowanie będziemy realizowali tymi to oto metodami: append, insert, ewentualnie pop. Miałem już kończyć, ale jeszcze parę rzeczy Wam pokażę odnośnie listy takich ciekawych. Tutaj do tej listy 2, która była pusta, dodałem jeden element i teraz popatrzcie. Metoda LEN wyświetla to, ile jest elementów na liście. Ale tu mamy jeszcze ciekawostkę. Tutaj stworzyłem sobie listę 3, która jest listą złożoną z liczb od 1 do 99 i teraz zwróćcie uwagę, na podstawie tej listy 3 tworzę sobie listę 4, która jest listą 3 ale tylko jej częścią a ściślej jest to lista 3 od elementu 1 do elementu 25 ale bez niego ale przesuwana co trzy opcje co trzy wartości i jeszcze złączona z listą drugą jak sobie zobaczymy tą listę czwartą wygląda ona tak popatrzcie to jest ta lista element na indeksie 1 to jest dwójka, bo lista zaczyna się od 1 do 99, ta lista 3. Zatem ten fragment, który ma taki dziwny indeks złożony aż z trzech liczb oddzielonych dwukropkiem, to jest informacja. Weź z listy trzeciej wszystkie elementy od tego, który ma indeks 1, do tego, który ma indeks 24, a następnie weź co trzeci z, tych, z tej listy, czyli. 2, 5, 8, 11, i tak dalej, i jeszcze do tego zbioru dołącz listę numer 2, czyli tutaj był tylko jeden element, czyli zostanie doklejona jeszcze 20, i cała ta lista to jest lista numer 4. Teraz mamy ciekawą metodę. Jest to metoda count, która na bazie listy czwartej zlicza ilość wystąpień 20, na przykład. No to tu będzie, że 20 jest dwukrotnie w tym zbiorze, no bo jest rzeczywiście. A tu jeszcze niezły bajer na koniec. Tworzę listę nową, i tu mam listę jednoelementową, w której jest piątka, i mnożę taką listę przez 10. Co uzyskam? Uzyskam listę, w której jest dziesięciokrotnie ten element wymieniony, czyli 10 piątek. A tu jeszcze śmieszniejsze. Mamy listę, w której jest lista z jednym elementem. Pomnożyłem to przez 5 i co uzyskałem? Uzyskałem listę, która składa się z pięciu podlist, w której Każdej z nich znajduje się jedna piątka, czyli można powiedzieć, że to wnętrze listy jest jakby pięciokrotnie powtórzone. Takie ciekawostki Pytona na koniec. Zapraszam już na następną lekcję, na której będzie kolejny zbiór o nazwie zbiór i kolekcja o nazwie słownik. Zapraszam.